Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Manchesterem United. A dzisiaj czekają nas derby Manchesterów FA Cup i mecz w lidze Europy z Bragą. Jest to już ćwierć Pucharu FA Cup, więc to już jest praktycznie decydująca faza rozgrywek. Jak widzimy, do półfinału już awansowała ekipa Chelsea, która w ćwierć pokonała Wolverhampton 2 do 1. A teraz czas na mecz z Manchesterem City. Gramy! Na wyjeździe, ale tak naprawdę daleko nie musimy jechać, więc spokojnie, możemy tutaj zwyciężyć. Zaczynajmy ten mecz. Jak widzimy pierwsza szansa dla United. Luka Modric, Luka Modric dojrzał Ibrahimowicza, z Latan, Ibrahimović do Modricia, Modric jest blokowany. Jeszcze piłkę ma Bale i zdobywa przepiękną bramkę. Cóż za uderzenie Walijczyka i to ze słabszej prawej nogi. To jest coś po prostu nieziemskiego, co zrobiła teraz gwiazda walijskiego futbolu. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce bo naprawdę warto. No 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 to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie taki strzał. Tutaj Luka Modric był blokowany. Gareth Bale dopadł doń bez pańskiej piłki i uderzył po prostu jak najlepiej potrafił. I to jak widać wystarczyło na Heroni Moriego. Prowadzimy w derbach Manchesteru. 1 do zera. Jak widzimy, City chce odpowiedzieć, debryjne. Debryjne kontroluje piłkę w środku pola świetnie, przybija się tutaj Belk. Zagrywa do Nawasa. Na Jezus. Jezus dojrzał. Debryjne, ale debryjne uderza tuż ob obok bramki. No mamy sporo szczęścia, że Belk w tej sytuacji nie pocelował. Odrobinę lepiej. I znów niestety City w natarciu. Fernandinho, De Bruyne. De Bruyne w głupi sposób traci piłkę Eriksen. Eriksen podaje do Martiala. Martial jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem i wykorzystuje ją. 2 do 0 dla Manchesteru United już po 23 minutach gry. To jest coś niesamowitego jak gramy w tych derbach. Na razie City nie mają nic do powiedzenia i oby tak było do samego końca spotkania. Prowadzimy w tym meczu wyjazdowym już 2 do 0. Gündogan dobrze do Silwy. Dawid Silva do Jezusa. Jezus ma jeszcze piłkę. Schodzi na lewą nogę. Szuka miejsca do oddania strzału. Zobaczmy, czy znajdzie to miejsce. Ma niezłą szansę, ale trafia tylko w słupek. I Show musi wyjaśnić tą sytuację. Martial. Martial dobrze tutaj opanował piłkę, zagrał do Ibrahimowicza. Zlatan Ibrahimowicz zastawia się do Martiala, Martial do Modricia, Luka Modric jest już naprawdę blisko pola karnego, Chorywat szuka odrobiny miejsca, zagrywa do Eriksena, jeszcze przy piłce Pogba, ale tym razem świetnie interweniuje Heroni Moruli, no Argentyńczyk pokazał, że jest naprawdę klasowym ramkarzem i już wiemy dlaczego Manchester City go pozyskał. Jak widzimy Jezus przy piłce. Gabriel Jezus ładnie się tutaj przedarł, zacentrował na Turę, ale świetnie interweniuje Bai jeszcze przy piłce Turę. Turę jest blokowany, strzał De Bruyne! Ale wysoko nad poprzeczką. Tym strzałem mógł tylko trafić jakiegoś kibica. I koniec spotkania, zwyciężamy 2 do 0 i awansujemy do półfinału Pucharu FA Cup. Eliminując w ćwierćfinale... Największego chyba rywala z tego miasta, czyli z Manchesteru. Wygrane derby zawsze cieszą. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Manchester jest czerwony. I przechodzimy oczywiście dalej tutaj nie ma zbytnio żadnych ciekawych powtórek. Jeśli chodzi o statystyki, to Manchester United dominował w tym spotkaniu i w pełni zasłużenie wygrał. Oceny zawodników. Graczem meczu Eriksen, bardzo dobry występ Duńczyka, asysta przy bramce. Jedna interwencja De jedna Ruliego. No bramkarze nie mieli za dużo do roboty. Przejdźmy dalej. Jak widzimy tak prezentowała się tam tabela. Niespodziewanie do dalszych zmagań awansuje Leeds. No to jest dla mnie tak naprawdę powiedziałbym nawet sensacja. Eliminują Southampton, czyli bardzo mocną drużynę. No, powiem szczerze, w Pucharze wiele razy zdarzało się niespodzianki, ale to jest po prostu sensacja. I zobaczmy, czy już może rozlosowali parę, ale tam chyba jeszcze wszystkich spotkań nie rozegrali. A już rozlosowali. My w półfinale zagramy z Chelsea, a w drugim półfinale Crystal Palace zagra z Leeds. Szczerze obstawiam, że w finale raczej zagra Crystal Palace, bo Leeds sprawiło już trochę niespodzianek, ale wątpię, że... Będą grali aż tak dobrze, żeby dojść do finału. Chociaż, jak wiadomo, w piłce nożnej niczego nie można być pewnym. Tak naprawdę niespodzianki zdarzają się na każdym kroku. My mamy dość trudne losowanie, zagramy z drużyną Antonio Conte. Na pewno łatwo nie będzie, ale jesteśmy w stanie ich wyeliminować. Tego jestem pewien. Teraz przesymulujemy sobie mecz z Middlesbrough. Tutaj musimy jeszcze zgłosić skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze eliminacyjne. Tak myślę, czy jeszcze jakieś zmiany tutaj dokonywać no, Trzeba to przemyśleć, może tutaj Perkisa się pozbędziemy i na jego miejsce Właśnie, kogo można powołać na jego miejsce, o to jest dobre pytanie No chyba jedyną sensowną opcją jest właśnie Bereszyński, bo innej tak naprawdę nie widzę No i poza tym chyba ten skład jest kompletny, no Nie widzę tutaj innych zmian, które by mi się przydały tak naprawdę no i teraz zaczynamy mecz z Middlesbrough, jest to oczywiście symulacja, gramy na wyjeździe, ale i tak liczymy na 3 punkty. Zobaczmy czy się uda w bramce gości, raczej gospodarzy oczywiście, Waldes, ale Ibrahimowicz już zdobywa bramkę w 19 minucie. I czekamy na kolejne trafienia United, oby nastąpiły jak najszybciej. Na razie dość nudne spotkanie, to trzeba sobie jasno powiedzieć. 2 do 0, Paul Pogba, no tego spotkania już nie przegramy, to jest jedna pewna rzecz. I czekamy na koniec tego widowiska. Wygrywamy na wyjeździe z Middlesbrough 2 do 0. Bardzo dobry wynik. To się ceni tak naprawdę. Teraz czeka nas mecz z Bragą. Oczywiście zagra nasz rezerwowy zespół. Bo nie widzę sensu wystawienia podstawowego zespołu w lidze Europy. Tam mają się ogrywać zmiennicy, bo po to jest ten właśnie puchar. Czy ta Liga Europy. No. Jak widzimy nad Tottenhamem mamy 10 punktów przewagi, więc dość komfortowe prowadzenie. Oby cały czas się zwiększało, bo wiadomo, nigdy przewaga nie jest tak duża, żeby nie mogła być większa. Tutaj powołanie do reprezentacji. Do reprezentacji Polski powołanie dostał na przykład Piotr Zieliński. No ciężko, żebym go nie powoływał, skoro jest podstawowym graczem w Lidze Europy. W Lidze wiadomo, siedzi na ławce, ale to jeszcze nie ten poziom, żeby występować w Premier League. W podstawowym składzie Manchester United, w jakiejś słabszej drużynie pewnie miałby, Pewne miejsce w pierwszym składzie, no ale United to jednak inna liga. Tu musimy dać jakiegoś innego lewego obrońcę. Kogo by tutaj dać? Pomyślmy. No, nie widzę tutaj zbytnich opcji. To damy tego prawego obrońcę. Może akurat zagra dobrze. Kto wie? Nigdy nie wiadomo, jak się taki grad spisze. I dobra, oczywiście przechodzimy dalej. No mecz z Bragą na pewno będzie emocjonujący. Jest to oczywiście mecz rewanżowy. W pierwszym spotkaniu padł remis 0-0. do -0. Więc teraz liczymy w rewanżu na zwycięstwo, gramy przed własną publicznością. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na stratę bramki, bo zacznie się naprawdę nerwowy mecz wtedy. A jednak lepiej na spokojnie wyeliminować drużynę z Portugalii. Zaczynajmy ten mecz! Jak widzimy, walka w środku pola, świetnie, wygrywamy ją. Depay, Memphis Depay do Zielińskiego, Piotr Zieliński świetnie zastawia piłkę. Zagrywa do Fellainiego, Felaini, Rashford, Rashford dojrzał kapitalnie ustawionego Depaya. Depay zwiódł obrońcę i zdobywa bramkę. Katastrofalne zachowanie bramkarza. To był strzał praktycznie prosto w niego, on i tak przepuścił go do bramki. No nie wiem jakim cudem to wpadło. Złód Depaya, bardzo ładny, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No, ale wykończenie już bardzo przeciętne. Prosto w bramkarza, a mimo wszystko pada gol. Dlatego warto uderzać praktycznie z każdej pozycji na bramkę. Prowadzimy z Bragą 1 do 0. Jak widzimy, United chce podwyższyć swoje prowadzenie. Memphis Depay, ładna kontrola piłki, zagranie do Yanga Yang. Dojrzał lepiej ustawionego Zielińskiego. Zieliński jest na skrzydle, schodzi do środka. Piotr Zieliński ma szansę na oddanie strzału, ale niestety świetnie interweniuje Bramkarz Bragi i będzie tylko rzut rożny dla Manchester United. Tutaj w powtórce zobaczymy jeszcze raz tą wyborną interwencję. I będzie rzut rożny dla Manchester United. Grew Young. Jank zagrywa na krótko do Depaja, Depaj do Zielińskiego. Zieliński strzela, ale tuż obok bramki. Fantastyczne uderzenie Polaka, ale niestety minimalnie niecelne. Wielka szkoda, bo mogła tutaj paść. Naprawdę piękna bramka. Tym razem Braga atakuje. Tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Muszą zdobyć minimum jedną bramkę. Hassan do Eduardo. Eduardo jest na skrzydle, szuka miejsca do dośrodkowania. Zobaczmy, czy je znajdzie. Nie, zagrywa do środka. Jeszcze przy piłce włóczewicz. zagrywa na pole karne. Santos strzela, ale tuż nad poprzeczką. No było to niezłe uderzenie, ale niecelnym strzałem. Nie da się pokonać bramkarza. I znów Braga atakuje Diawan, do Wukczewicia. Wukczewicz, Eduardo, Wukczewicz, zespołowa akcja Bragi, Martinez. Martinez dojrzał świetnie ustawionego Eduardo. Eduardo centruje na Wukczewica, dobrze zachowują się obrońcy. Jeszcze zamieszanie w polkarnym, ale nie ma zagrożenia. I ruszamy z kontrą. Albo i nie. Mamy kontuzję. O nie, o nie, o nie. Środkowy obrońca, ja chyba żadnego nie mam na ławce. Dobra, dajmy na środek obrony Karika. To jest jedyna chyba sensowna opcja. I grajmy dalej. Jak widzimy, to jedna z ostatnich akcji meczu: Włókczewicz, Santos. Santos, Włókczewicz. Włókczewicz świetnie kontroluje piłkę, zagrywa do Santosa. Santos zgrywają do Hassana, ale my przejmujemy tą piłkę. To jeszcze nie koniec zamieszania. Martinez, Benitez, Wukczewicz, Wukczewicz do Hassana. Hassan strzela, ale nie trafia i wygrywamy to spotkanie. To była chyba już ostatnia akcja meczu. Ostatnia szansa Bragi, zmarnowana przez Hassana. Niepotrzebnie oddawał tak pochopny strzał. I koniec spotkania. Wygrywamy 1 do 0 i awansujemy do dalszych zmagań w Lidze Europy. Minimalne zwycięstwo w dwóch meczu, ale i tak cieszy. jak widzimy wielka radość w Manchesterze United. Każde zwycięstwo tak naprawdę jest istotne. I okej, okay, zobaczmy statystyki. No United oddawało celne strzały, więc tak naprawdę nasza drużyna zasłużenie wygrała, bo Braga nawet nie potrafiła. Oddać celnego strzału, więc jak oni chcą awansować dalej w tak prestiżowych rozgrywkach? Graczem meczu Memphis Depay strzelec z bramki w pełni zasłużenie. zero interwencji Donnarumy, 4 bramkarza Bragi. No, nasz bramkarz ewidentnie nudził się w tym meczu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Zwycięstwo to na pewno cieszy, i oby tak było dalej. Tutaj raport zwiadowczy możemy mu się przyjrzeć. W następnym materiale czekają nas mecze repre z reprezentacją Polski, bo tutaj nie gram pojedynczym zawodnikiem, tylko całą kadrą narodową. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj jeszcze kontuzja zawodnika wypada na 4 tygodnie, więc trzeba tam kogoś dać na zastępstwo, bo następny mecz w Lidze Europy będzie zdecydowanie szybciej. Myślę, że jeszcze tu mamy jakiegoś środkowego obrońcy. Niech PUL pójdzie, no. Najwyżej, mam nadzieję, że będzie dobrze grał. Liczę na niego tak po cichu, no. Mam nadzieję, że zagra swój najlepszy mecz w karierze, ten najbliższy, w którym dam mu szansę oczywiście. Tutaj koniec zawieszenia, ale ten prawy obrońca zagrał dość dobrze, więc należy go tam zostawię na tej lewej obronie. Zobaczmy jak tam Liga Europy. No tak wygląda nasza grupa eliminacyjna. Dość wyrównana, cztery drużyny walczą o awans. A my w ćwierćfinale Ligi Europy zagramy Southampton, które no Wydaje się być trudnym dość rywalem Chociaż w Pucharze Anglii odpadli z Leeds United Więc nie można też przesadzać Jest to w miarę solidna drużyna Ale bez przesady W następnym materiale czekają nas mecze z Belgią i Czechami Dwa mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata Na pewno emocji nie zabraknie Tutaj trzeba się przełączyć oczywiście na kadrę narodową I myślę, że zmienimy formację na 4-1-2-1-2 Oczywiście taki wiecie rąb Mam nadzieję, że to się opłaci, bo taka formacja jest chyba najbardziej optymalna dla reprezentacji Polski. Tutaj na SPO zagra Zieliński, na SPD Krychowiak, na prawej pomocy Błaszczykowski, na lewy Grosicki. Lewa obrona będzie należała do Rybusa, para stoperów oczywiście Pazdan, Glik, na prawej obronie Piszczek i na bramce Wojciech Szczęsny. Myślę, że to jest optymalny skład reprezentacji Polski, na ławkę powędruje jeszcze Wszołek. Za kogo by tutaj go dać? O, dajmy go za Polańskiego. No i myślę, że takim składem spokojnie możemy każdego pokonać, jeszcze Pawłowskiego, Zalewczuka. No i w następnym materiale debiutuję jako selekcjoner reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że będzie to okazały debiut. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.